Brama Wiśniowski z dwoma pilotami. Szerokość bramy 2,40, wysokość 2,25. Napęd elektryczny plus sprężyny, które wspomagają zwijanie. Także ciężar bramy jest niwelowany tym układem. Tutaj są prowadnice. Brama praktycznie zwija nam się pod sufit. Gdzieś będzie około 30 cm od sufitu. Nie zajmuje wiele miejsca. No i do tego mamy napęd elektryczny. Z pilota można sterować również światło. Można załączyć samo oświetlenie lub wyłączyć. No plus oczywiście zasterować zamykanie. Także brama elegancko, ładnie pracuje. Użytkowana przez nas, można powiedzieć, przez 7 lat, ale w bardzo małym stopniu, bo to pomieszczenie nie było wykorzystywane jako garaż, bo jest drugi garaż z boku, więc brama praktycznie bardzo rzadko była używana. Teraz tu ma powstać takie pomieszczenie, można powiedzieć, mini biurowe. Brama ma być zastąpiona drzwiami, więc idzie do demontażu, ale jest naprawdę bardzo ładnie utrzymana i w bardzo ładnej kondycji. Wszystkie sprzęty ładnie, rolki niezużyte, szczelna przede wszystkim, tak. Tu mamy tabliczkę znamionową, 2008 rok produkcji. No i tu jest szyna napędowa. Napęd elektryczny. Zasięg pilota dość duży, bo on praktycznie już tak z 30 metrów